Cześć wszystkim, tu Julka, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy film. Na samym początku chciałabym serdecznie podziękować Printu za sponsorowanie dzisiejszego odcinka i z tej oto okazji pokażę wam moją nową fotoksiążkę, którą zrobiłam na pierwszy rok życia mojej córki. To jest fotoksiążka, o której już wam mówiłam, przyszła do mnie i jest po prostu niesamowita, naprawdę jest piękna, taka jaką chciałam, aby była. Ta fotoksiążka jest po prostu przecudowna, zobaczcie. Możecie zrobić jak chcecie, możecie zrobić same imiona, możecie zrobić imię i nazwisko, to jest wasz własny wybór. Tutaj mamy zdjęcia ze szpitala. Pierwszy miesiąc kruszynki razem z Aleksem i te wszystkie detale, na przykład razem, największy skarb, czy tutaj te przepiękne strony, to już są gotowe szablony na Printu, a więc no po prostu sztos. Takie miesiące również to już jest gotowe. Każda strona u mnie jest inna. Tutaj mamy takie gwiazdeczki. Tutaj jest taka jakby chmurka. O, tutaj pobawiłam się z takimi ramkami, które już takie były raczej gotowe na Printu, a więc było łatwiej. No, tak mi się podoba. To jest przecudowna pamiątka. Również odkopałam się do wszystkich zdjęć Aleksa, a więc teraz jestem w trakcie robienia takiej samej, tylko że właśnie dla Aleksa. I z tyłu mamy taką kruszynkę. Wielkimi krokami zbliża się dzień mamy, a moim zdaniem to jest naprawdę idealny czas na wyrażenie wdzięczności naszej mamie i takim drobiazgiem, taką fotoksiążką możemy zrobić jej naprawdę niesamowity prezent. A przy okazji Printu ma, słuchajcie, gotowe szablony specjalnie z okazji dnia mamy. Co nie będziemy się oszukiwać, jest naprawdę dużym plusem, bo mamy troszkę mniej roboty i te szablony są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ale żeby tego nie było mało, to ja mam oczywiście dla was zniżkę. Zniżka trwa do 18 maja, więc macie jeszcze spokojnie sporo czasu, aby właśnie wybrać wasze ulubione zdjęcie, aby stworzyć tą książkę, czy dla mamy, czy jakąkolwiek inną. Muszę wam powiedzieć, że ten robot jest taki fajny, że chyba sama sobie z niego skorzystam, aby zrobić jakąś jeszcze fotoksiążkę. Link wam oczywiście zamieszczę w opisie, więc koniecznie wpadajcie na stronę. I właśnie z okazji tego nadchodzącego dnia mamy, który naprawdę zbliża się wielkimi krokami, myślę, że w tym roku będzie jeszcze bardziej wyjątkowy niż zwykle, dlatego że może na dzień mamy będziemy już w stanie się spotkać, a wiadomo, że wiele z was, tak samo jak i ja na przykład, nie widzieli swojej mamy od tygodni, może nawet miesięcy, a więc myślę, że to będzie taki naprawdę wyjątkowy dzień mamy, jeśli uda nam się spotkać. Printu zorganizowało bardzo fajną akcję, Printu za mamami, która zaprasza wszystkie mamy do pogadania troszkę o macierzyństwie. Przygotowała dla was i dla mnie również cztery pytania, na które sobie tutaj dzisiaj odpowiemy. Mam nadzieję, że pobawicie się ze mną i odpowiecie na te pytania w komentarzach. Będzie mi na pewno bardzo, bardzo miło, żeby sobie to wszystko przeczytać i przechodzimy do pytań. Czym jest dla mnie macierzyństwo? Ja zostałam mamą ponad 6 lat temu i muszę wam powiedzieć, że ten czas, odkąd mam dzieci, płynie moim zdaniem 100 razy szybciej niż płynął zanim miałam dzieci. Myślę, że wiele z mam ma właśnie to uczucie, że dzieci rosną bardzo, bardzo szybko. A ten właśnie czas jest bardzo, bardzo cenny w macierzyństwie. Dla mnie macierzyństwo jest ciągłym wyzwaniem, tak bym powiedziała. Każde dziecko jest inne i każdemu dziecku trzeba poświęcić inny czas. Każdym dzieckiem trzeba inaczej się zająć, a więc dla mnie macierzyństwo to jest właśnie moim zdaniem takie ciągłe, ciągłe wyzwanie. Nie jest to absolutnie nic negatywnego, ale jest to właśnie moim zdaniem takie ciągłe wyzwanie, aby być lepszą mamą. Również macierzyństwo to nie tylko super pachnące niemowlę. Nie. Macierzyństwo to często płacz i nerwy, a więc nie jest to dla mnie tylko i wyłącznie taka pozytywna rzecz. Jest czasem tak, że mam po prostu dosyć macierzyństwa i są takie dni, kiedy po prostu chciałabym się zapaść pod ziemię i żeby mnie zakopali, dlatego że nie jestem sobie w stanie już po prostu emocjonalnie z niczym poradzić, bo takie dni się naprawdę każdemu zdarzają i myślę, że to jest część macierzyństwa i to też dlatego macierzyństwo jest takie wyjątkowe, dlatego że jest po prostu różnorodne i każda z nas inaczej czuje się jako mama. Niektóre kobiety kochają być mamą i to jest po prostu najlepsze, co może być i one za nic by tego nie zmieniły, a niektóre mamy na przykład kochają być mamą, ale mają taką potrzebę, aby mieć czas dla siebie i myślę, że ja jestem właśnie w tej części kobiet, które kochają być mamą, uwielbiają to, ale jestem również kobietą i potrzebuję też czasu dla siebie, a są również kobiety, które mają dzieci, ale totalnie tego nie czują, a więc wiecie, no każdy podchodzi do tego tematu inaczej. Koniecznie, koniecznie podzielcie mi się w komentarzach, jak to jest u was i czym jest dla was macierzyństwo. Bo mi się też czasami wydaje, że to jest taka winda emocjonalna. Czasami jest wszystko okej i nagle... Ale też z tego dna bardzo szybko można wjechać na samą górę i wszystko już jest okej. Taka winda emocjonalna. Co cenię w sobie jako mama? Cierpliwość. Moim zdaniem ja jako matka bardzo,
bardzo dużo cierpliwości i bardzo dużo zrozumienia do swoich dzieci. Może bardziej też do tego starszego niż do tego młodszego, bo to młodsze, tak, trzeba mieć do niego cierpliwość. Ale myślę, że nie jest to taka sama cierpliwość i takie samo zrozumienie jak do tego starszego dziecka. I ja właśnie myślę, że cenię w sobie to jako mama, że bardzo wiele rzeczy rozumiem. To tutaj nie chodzi o to, że na wiele rzeczy przymykam oko, a że bardzo wiele rzeczy próbuję zrozumieć. Jeśli moje dziecko płacze, czy jeśli moje dziecko robi jakiś kaprys, czy jeśli moje dziecko ma zły humor, to staram się zrozumieć, staram się dyskutować. Uważam, że takie na przykład 6-letnie dziecko ma bardzo wiele do powiedzenia i czasami jego problemy mogą nam się wydawać mega, mega błahe, ale dla tego dziecka to jest naprawdę coś okropnego i on sobie nie jest w stanie z tym poradzić, a więc myślę, że cenię w sobie to właśnie, że jestem taką mamą, która poświęca dużo czasu, aby właśnie wysłuchać dziecko. Staram się oczywiście robić wszystko, co w mojej mocy, aby moje dzieci były najszczęśliwsze, ale to jest taka rzecz, którą najbardziej w sobie cenię, to takie właśnie zrozumienie i może po prostu nie branie moich dzieci za idiotów, bo czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie uważają, że ich dzieci to idioci i że 2-letnie, czy 3-letnie, czy 4-letnie dziecko to nic nie ma w ogóle do powiedzenia, nie ma prawa do jakichkolwiek emocji, a ja uważam, że nieważne w jakim wieku, trzeba dziecko wysłuchać. Co jest największym wyzwaniem w macierzyństwie? Największym wyzwaniem w macierzyństwie jest przestanie myślenia absolutnie o sobie. To, że nasze dzieci zawsze i ich potrzeby będą na pierwszym miejscu, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, dlatego że my, kobiety, mamy, jesteśmy również oddzielną jednostką. To jest dla mnie największym wyzwaniem, że czasami mam własne potrzeby, czasami mam własną ochotę zrobić coś, a to, że jestem mamą, nie pozwala mi właśnie podejmować takich decyzji, jakie chcę w danym momencie. I tutaj zacznijmy od takich naprawdę drobiazgów, typu na przykład boli mnie głowa, więc mam ochotę położyć na drzemkę. Na to, że jestem mamą, no to po prostu zmusza mnie, aby te moje potrzeby zrzucić na drugi plan często i myślę, że to jest takim największym wyzwaniem dla mnie. Oczywiście teraz już się przyzwyczaiłam do sytuacji i potrafię sobie z tym radzić, potrafię korzystać z wolnego czasu, jaki mam i lepiej ten czas po prostu sobie organizuję, ale na pewno na samym początku to jest taki szok, że jak to nie mogę zrobić tego, co potrzebuję w danym momencie, ale wszystko się można przyzwyczaić, to jest jak najbardziej pozytywne. Ostatnie chyba takie najważniejsze pytanie, jakie mam do Was i jakie mam do samej siebie. Za co dziś jako mama chciałabym podziękować swojej mamie. Jest tak wiele rzeczy, za które chciałam podziękować dzisiaj mojej mamie, że po prostu głowa mała, mogłabym tutaj siedzieć i wypominać to godzinami, godzinami i godzinami. Jestem wdzięczna za wszystko, za każdą przybraną pieluchę, za każde wciśnięcie smoczka w gębulek, jak płakałam, no, za każdy taki mały detal, bo dopiero teraz będąc mamą widzę, jak dzieci czasami mogą być trudne. Mojej mamie też na pewno nie było łatwo, bo pomiędzy moim bratem a mną jest rok i 8 miesięcy różnicy, a więc na bank nie było łatwo. To musiał być hardcore życia, to był hardcore. A więc to są takie drobiazgi, za które dziękuję mojej mamie. W późniejszym czasie dziękuję jej za cierpliwość, jaką do mnie miała, za każdą sprawdzoną pracę domową, jak się ich nie odrabiało, za każdą pomoc w szkole, no za każde dobre słowo, za to, że od małego, od takiej malutkiej dziewczynki zawsze będę pamiętała, jak moja mama mi powtarzała: jesteś piękna, jesteś najpiękniejsza, no jesteś po prostu piękną dziewczynką i muszę powiedzieć, że wtedy jakbym była nawet najbrzydszym człowiekiem na świecie, to słuchajcie, te jej słowa tak we mnie rosły i tak we mnie zostały zaaplikowane, że ludzie mogli mi potem już wszystko powiedzieć. Ja i tak byłam piękna, bo moja mama tak powiedziała. A więc myślę, że właśnie chciałabym jej tutaj serdecznie podziękować i ona o tym bardzo dobrze wie, za po prostu każdą minutę spędzoną na naszym wychowaniu. Ja widzę teraz, ile to jest pracy, ja widzę teraz, że dzieci to jest po prostu ciągła praca i naprawdę nie jest to coś takiego. A więc teraz widzę, jak wiele pracy moja mama włożyła i oczywiście mój tata też w nasze wychowanie i może być z nas chyba teraz dumna. I to jest moim zdaniem mega dziwne, że na samym początku absolutnie nie zdajemy sobie z tego sprawy i to, co robią dla nas nasze mamy, wydaje nam się normalne.
Nie. Osobiście uważam, że moja mama odwaliła kawał dobrej roboty. I to jest chyba takie jedno z ważniejszych pytań, na które ja bym chciała, abyście by mi odpowiedziały również pytania. Jeśli jesteście właśnie dzisiaj mamami, a nawet jeśli nie jesteście jeszcze mamami, to dajcie mi koniecznie znać, za co wy jesteście wdzięczne waszej mamie. To byłoby tyle w dzisiejszym filmiku. Zostawiam wam oczywiście link do fotoksiążki w opisie. Jeśli będziecie chciały sobie taką zamówić, nie zapomnijcie koniecznie o skorzystaniu z mojego kodu rabatowego, no bo po co zamawiać bez kodu? Lepiej zaoszczędzić. 40 zł na właśnie zamówienie takiej fotoksiążki do 18 maja. Zostawcie koniecznie dużą łapkę w górę, jeśli ten film wam się spodobał. Czekam oczywiście na wasze wszystkie komentarze. Zapraszam do subskrybowania, jeśli jesteście nowi na tym kanale. Dobijmy do 300 000 subskrypcji. To jest taki nowy cel. I widzimy się w następnym.